Stal Rzeszów Podcast. Po kolejce. Cotygodniowe rozmowy o Fortuna pierwszej lidze. Miłosz Bieniaszewski, witam serdecznie w podcaście Po kolejce. Dzisiaj w troszkę skromniejszym gronie jest ze mną Mateusz Chmiel. Cześć. Witam serdecznie, cześć. Michała musimy usprawiedliwić. No, w ostatniej chwili inne obowiązki służbowe go zatrzymały i nie będzie z nami filozofował po tym meczu z Górnikiem Łęczna. Mateusz, no troszkę takim meczu, można powiedzieć, wróciły wspomnienia z jesieni. No trochę tak, bo nie chcemy się powtarzać tych klasycznych schematów typu skuteczność, nieskuteczność, bo każdy widział i każdy oglądał i każdy widział, co się po prostu w tym meczu działo. Ja może przeszedłbym do takich rzeczy bardziej konkretnych, typu po prostu sama gra Stali Rzeszów i warto się temu przyjrzeć, bo to, co na pewno na plus, bo chciałbym zacząć jednego od plusu, pomimo tego, że ta porażka jest na koncie i na pewno to nie jest fajna rzecz, to gra defensywna kolejny raz i myślę, że kolejny raz trzeba pochwalić tych chłopaków. No jasne, były jakieś tam pojedyncze błędy, ale zdecydowanie od początku tej rundy jest tego mniej i tutaj jednak już Górnik Łęczna jakiś tam próbował bardziej według mnie ofensywne schematy wykorzystywać w tym spotkaniu, próbował atakować nas bardziej niż puszczanie połomice. Dlatego plus dla naszych zawodników za to, że tutaj się udawało jakoś to utrzymać w ryzach. Jasne, bramka z rzutu wolnego, no to nie pierwszy raz w tym sezonie nam się zdarza coś takiego, że komuś wychodzi strzał życia, bo naprawdę strzał kozaka. I oprócz tego, że ten strzał był strzałem życia, to jeszcze miał pełno przy tym szczęścia, Przemek miał po prostu pełno pecha przy tym, bo naprawdę, no siadło mu. Ja tu nawet mówiłem wcześniej, że no przed uderzeniem kozaka, oglądałem ze znajomym mecz. I mówię, że nie, no gdzie jest tam takie odległości, nie ma szans, nie uderzy, no i uderzył. Więc to już taka nauczka na przykład, żeby mieć wiarę w tych naszych pierwszoligowców, bo potrafią naprawdę wiele. Więc no mówię, tutaj akurat plus pod kątem defensywnym, no ale żeby nie było kolorowo, no to jednak tu duży minus przy grze ofensywnej. Oprócz tego, że udało się stworzyć sporo sytuacji jednak i tak czy siak przy tym, że mieliśmy to zero, no to jednak szwankowała bardzo skuteczność i no tutaj jest to no duży minus. Na pewno na tym etapie sezonu i w takich spotkaniach no trzeba wymagać trochę więcej od naszych zawodników i tutaj zdecydowanie zabrakło wykończenia. Brakowało według mnie takiej jakości pod koniec samych akcji, bo do 20-30 metra gdzieś nawet do 16. A nawet i do 16. Gdzieś tam Stal dochodziło, ale potem i brakowało, ile było tych mięciutkich rzutek w pole karne, które faktycznie tutaj też komentatorzy to zauważali, tu się trzeba z tym zgodzić. Górnik był bardzo dobrze przygotowany na te miękkie rzutki. Nie wychodziło to zbyt dobrze. Wydaje mi się, że zabrakło może jakiegoś rozwiązania trochę innego rozklepania tej linii defensywy Górnika Łęczna, która była dobrze ustawiona. Pomimo tego, że Gostomski też miał znakomity mecz, bramkarz Górnika Łęczna, i też trzeba o tym pamiętać, że zagrał no, znakomite spotkanie i myślę, że no, zawodnicy Łęcznej powinni mu też trochę podziękować za to, że te trzy punkty udało im się zachować i dowieść do mety. Więc tak no, generalnie gra Stali nie można powiedzieć, że była jakaś zła, tak? No wynik na pewno nie satysfakcjonuje. Przede wszystkim skuteczność nie satysfakcjonuje. No a to, co na plus, no to poprawa gry defensywnej. Kolejny mecz, gdzie widzimy, że Stal jest lepiej skonsolidowana, dużo lepiej to wygląda i po prostu jest dużo bezpieczniej, takie mam wrażenie. Co do bramki rywali, to nawet w kulisach się złapało. Bartek, który to dzisiaj nawet nagrywa ten podcast, zagadnął mnie. No i tak, nie powiem, że przewidziałem tego gola, ale przewidziałem kłopoty. No bo widać było, że Kozak... To no Kozak, ma, nie? W tym dniu na pewno, dniu na pewno, bo to już nawet abstrahując od samej bramki, przy której miał tak naprawdę też furę szczęścia. Jasne, to nie ulega wątpliwości. Na pewno tak nie chciał, generalnie był to strzał niecelny. No tak. Podwójnie celny nawet. Można powiedzieć, że podwójnie, tak, bo poprzeczka, ręka chyba Przemka, słupek i plecy Przemka, także to już naprawdę... Aż tak chronologii nie pamiętam, ale no tak. To był splot niesamowitych okoliczności, ale właśnie wtedy na tym nagraniu no, przewidywałem, że będzie trudno, bo widać było, jakie on fajne te... Tylko bardziej się chyba spodziewałem, że da fajną, ciętą wrzutkę, bo on w pierwszej połowie dwukrotnie tak wrzucał na tak dalszy słupek, takie cięte sznitki. I było groźnie. Po tych sytuacjach. Także tu trzeba Kozakowi oddać, że no w tym dniu był kozakiem, tak jak sam powiedziałeś. A co do naszych sytuacji, to może właśnie tak sobie byśmy je pokrótce omówili. No pierwsza to ta z pierwszych minut, tak? Co zbyt krótko podawał prawy obrońca
Tak, tak. Do tyłu tak. I z lewej strony. Co Proki przejął piłkę. I mógł dograć fajną piłkę. Dogrywał i właśnie z twojej perspektywy to wyglądało, bo powiem tak, z mojej perspektywy to wyglądało tak, że albo od tempo, przepraszam, za późno podawał do Damiana, a jak już w tym momencie, to chyba trochę do tyłu powinien. Albo tak. Jeszcze inaczej, Damian mógł troszkę ścinać bardziej do środka. Wydaje mi się, że w tym momencie najlepszym rozwiązaniem było nie wzdłuż zagranie, tylko faktycznie zagranie do tyłu, do nabiegającego w tej sytuacji nabiegał Patryk. Patryk nabiegał na tą piłkę. I no to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, tak? Nie wzdłuż do Damiana, tylko jednak do tyłu. Jasne, no po fakcie to możemy sobie mówić, znaczy tak, ale... bo wydaje mi się, że Damian nie widział tego obrońcy nabiegającego i był przekonany, że no po prostu dostaje do pustej. Patryk miałby dużo więcej miejsca. Tak. A Damian jakby tylko wiedział, że nabiega obrońca, no to zmieniłby sobie tor biegu, prawda? Ściąłby do środka, obrońca by pewnie biegł do bramki. No ale tutaj zdecydowanie, no źle rozegraliśmy te akcje, te szanse, które nas prezentował Górnik Łęczna. To na pewno żal, bo to była jedna z klarowniejszych jednak sytuacji w całym spotkaniu. No w pierwszej połowie do 40 którejś minuty najklarowniejsza. Zdecydowanie. Tak? Zaraz tak, właśnie dojdziemy tak. Do tej 40 którejś minuty i sytuacji z rzutem karnym. W końcu to do nas troszkę, można powiedzieć, VAR się uśmiechnął. Tak. Bo to była rzadkość, prawda, że VAR nam pomagał. Że karuzela VAR od początku tej rundy to po prostu się kręci i kręci i kręci i się nie chce zatrzymać. I tak już patrząc na inne też mecze, prawda? Tak, do tego tak. Sobie dojdziemy, no chociażby poniedziałkowy mecz w Niepołomicach. No, dokładnie. I nasz ulubiony sędzia, dokładnie. Pan Pskit. Jak widać, generalnie chyba w Rzeszowie teraz będzie lubiany. Tak, chyba jest już teraz, już w całym Rzeszowie jest pewnie jednym z tych ulubieńszych arbitrów, ale do tego może dojdziemy sobie później. No dostajemy rzut karny, no Piotrek nie najlepiej strzelił, no tak. Nie da się ukryć, ale też żeby, oczywiście na szczęście nie widziałem jakiegoś biczowania i tak dalej, no bo umówmy się, no nie tacy piłkarze nie strzelali karnych, jasne. A Piotrek w tym meczu wyglądał naprawdę dobrze. Dobrze, Piotrek w ogóle wydaje mi się, że od początku rundy Bezpuszczał również sobie fajnie radził i bardzo mi się podoba znowu Piotr taki grający do przodu, bardzo odważnie, jest go więcej z przodu, dużo więcej pewności mam wrażenie ma od początku tej rundy niż pod koniec tamtej, gdzie faktycznie ta forma trochę Piotrkowi odjeżdżała mam wrażenie pod koniec tamtej rundy. Może i fizyczność dawała już znać też o sobie, też tak? Bo Piotrek, to mieć... no co może to gra od dechy, jasne. Do dechy. I zawsze to się gdzieś tam z tego słynął Piotrek, że no po prostu żelazne płuca, ganianie bardzo mocne, przepraszam bardzo, od jednej bramki do drugiej bramki. I tak naprawdę no Piotrek był z tego znany, więc może faktycznie to był jakiś tam problem z tą fizycznością, ale ta runda dobrze w nią wszedł. A co do samego strzału, no tak jak mówisz, no to też nie można jakoś go za bardzo biczować. Jasny strzał na wysokości bramkarza i no nie był jakiś wybitny, też Gostomski go wyczuł. Więc no to jasne, moglibyśmy mieć pretensje, jakby coś kombinował, podbiegał, gdzieś tam się zatrzymywał, jakieś panenki robił, czy coś w tym stylu, no to wtedy może tak. No ale tutaj normalnie podszedł do strzału, uderzył. Myślę, że bardziej pod ladę, jak to się mówi, chciał. Tam troszeczkę nie wyszło. A poszło trochę za nisko. Troszeczkę za nisko. I, no ale ile Piotrek już strzelił karnych. Tak, i to ważnych. Więc ja też nie lubię nigdy, pamiętam nawet te sytuacje, jak był mecz Polska-Portugalia i zdarzały się takie głosy, że ktoś tam biczował Łukasza Fabiańskiego na przykład, że nie obronił karnego, czy tam już Kubę Błaszczykowskiego, że nie trafił, zresztą było akurat rzadziej, ale się zdarzało. No i to są rzuty karne. To są mega emocje, to jest mega presja i czy to jest czwarta liga, czy to trzecia liga, czy to pierwsza liga, czy to jest Ekstraklasa, czy Mistrzostwa Świata, to naprawdę jest ten pojedynek jeden na jeden i to nie jest proste. Piotrek i tak czy siak wygrał tych pojedynków bardzo wiele i myślę, że jeszcze wygra jeszcze więcej, dlatego nie ma co się tym martwić. A to co do samego karnego, no to myślę, że tak jak się śmialiśmy z tej karuzeli VAR, no to gdyby nie ten VAR, no to nie wiem, czy by ktoś tam to gwizdnął, powiem szczerze. Tak, takie mam wrażenie. Czy by się odważył, o, tak powiem. No jak to, no najwięcej kontrowersji zagrania ręką w polu karnym, tak? One wzbudzają i pewnie wzbudzać będą, no bo można powiedzieć, co sędzia to interpretacja i każdy sobie to inaczej troszkę interpretuje. Jedenastkę obronił Gostomski, no i trzeba jemu oddać, bo mówiliśmy, że Kozak był kozakiem, ale chyba takim najprawdziwszym kozakiem to był właśnie Gostomski. No tak, nawet co ciekawe, dla fanów Football Managera ostatnio gdzieś dwa dni temu sobie
Odkurzyłem bardzo starą wersję Czepu Szymonarzy 0102, no i w tej klasyfikacji myślę, że Gostomski dycha, i to taka konkretna dycha, bo mówię, czyste konto to najważniejsze. Bronił świetnie, bo to też trzeba zaznaczyć, że naprawdę te strzały, ja sobie niektóre mogą być lepiej wykonane, ale jednak Gostomski zawsze dobrze ustawiony, dobrze czuł piłkę. Tam taka jedna sytuacja, nie wiem czy to Olejk, czy kto tak zakończył na głowie, kolanem chyba nawet delikatnie Gostomskiego. Gostomski się otrzepał, wstał i normalnie dalej oczywiście potem grał, więc no twardziel. To co Oleja chyba uprzedził, tak? Tak, tak mi się wydaje. Zagranie wzdłuż, dokładnie, to do Oleja było. Dokładnie. Tak. I no, no super mecz. No i myślę, no, że ale tą główkę Prokiego, tak, no, odbił. No, wyjął strzał wola zza pola karnego. Podkreślamy, zza pola karnego. Siedem strzałów na bramkę bodajże obronił, lub 8. Więc no to samo. No i sama końcówka ta. A piętka, poczek. Tak, a no to już w ogóle, to już byłaby magia, jakby to weszło. Bo to jasne, też Gostomski super reakcja w 90 minucie, wiadomo, emocje, gość już był mocno pewnie nakręcony, więc no super to w ogóle się złożyło. Na pewno dla kibiców z Górnika świetna historia, no bo Gostomski troszeczkę im ten mecz wybronił, ale też bym nie chciał wszystkiego zrzucać na samego Gostomskiego, bo po prostu Górnik Łęczna, pomimo tego, że może nie zaprezentował jakiejś niesamowitej filozofii na boisku, no to jednak wykorzystał gdzieś tam te swoje momenty, mieli ten rzut wolny, powiedzmy, też no, rzadko kiedy się zdarza, żeby takie uderzenie gdzieś tam wyszło z takiej odległości, ale się udało. Wykorzystali, swoje zagrali w tyłach i to też trzeba dla nich na pewno brawa bić, bo jednak sam Gostomski tego meczu nie wygrał, ale na pewno dużą, dużą cegłę do tego dołożył. Bez wątpienia, tak jak wspomnieliśmy, no do szesnastki w zasadzie zaskakująco dużo miejsca nam rywale zostawiali. Można powiedzieć, że zaskakująco, ale chyba taki był ich plan. Środek pola karnego przede wszystkim zabezpieczyć. Zagęścić bardzo mocno. Prawda? I faktycznie tam było gęsto, było ciasno. Żadna piłka prawie tam nie dochodziła. I to tak jak wcześniej mówiliśmy, że te wszystkie podcinki lekkie, gdzieś tam wrzutki w pole karne, no było bardzo gęsto, tam praktycznie nie było miejsca. Czasami gdzieś się udawało piłkę wybić za szesnastkę i w drugiej połowie gdzieś tam były takie próby strzałów z dystansu nawet, ale to też wiele z tego nie wychodziło. No ale tak, tu było ewidentnie widać, że sztab szkoleniowy Górnika Łęczna założył pewne schematy, założył pewne akcje, które będzie wykonywać Stal, że będzie dużo tego skrzydłami, będzie dużo wrzutek, będzie dużo gry do środka na zamknięcie akcji. No i tam zagęścili bardzo mocno i faktycznie gdzieś tam do 16, do 20 metra Stal sobie klepała. Tutaj można się zastanowić, czy jakimś, nie wiem, błędem może pod kątem taktycznym było to, że więcej tych uderzeń gdzieś z dystansu nie było. Tutaj to już jest kwestia dla sztabu szkoleniowego. No ale tak, no Górnik odrobił lekcję bez dwóch zdań i to zadziałało w tym meczu ze Stalą Rzeszów i myślę, że tutaj właśnie trzeba pogratulować sztabowi szkoleniowemu Górnika Łęczna, no bo zneutralizowali te siły największe Stali tak naprawdę, więc no brawa dla Górnika. Z jednej strony zneutralizowali, z drugiej Proki miał bardzo dużo miejsca, a wiadomo, że jak Prokiemu zostawiasz dużo miejsca, to mocno ryzykujesz. No i miał te sytuacje, raz to dogranie, raz ta główka, także to też myślę, że inaczej byśmy mówili o tym sztabie Górnika, gdybyśmy my sami wykorzystali, co mieliśmy, prawda? Bardzo możliwe, ale ja mam też takie przekonanie po tym meczu, że nasi zawodnicy zagrali, chociaż często to nas cieszy, że gramy schematami, aż zanadto schematycznie. Brakowało właśnie elementu takiego jakiegoś zaskoczenia, jakiejś indywidualności, która by zrobiła jednym, dwoma dribblingami, tak jak mówisz o Prokim, że miał dużo miejsca. Brakowało mi właśnie może tam jakiegoś takiego zaskoczenia rywala, bo on robił dużo rzeczy schematycznie i dlatego według mnie byli na to zawodnicy Górnika Łęczna bardzo dobrze przygotowani. I brakowało tego zaskoczenia, brakowało takiego, mówię, fajnego na przykład pasa od Wolskiego, który próbował w tym meczu wielokrotnie brać na siebie grę i oczywiście za to plus, ale brakowało właśnie tego takiego magicznego chyba kopnięcia, magicznego podania, które... Ciasno było. Bardzo ciasno. Z jego strefy tak. Zagrać dobrą piłkę, jasne. To musi być jakaś przestrzeń. Oczywiście, zauważmy, tak. Poczo też lubi zagrać prostopadłą piłkę. Lubi to jedno, ale umie to zrobić meczu przede wszystkim. I tam było chyba za ciasno. No bo jednak możliwe. Jak nie byli chociażby w średnim pressingu,
gracze Górnika, no to gdzie byli? No to byli w okolicach swojego pola karnego. Jasne, i jak według mnie jest ciasno, wtedy no jednak warto, albo nie warto, nawet trzeba szukać szans u tych właśnie naszych skrzydłowych zawodników, którzy gdzieś jakimś dynamicznym wejściem spróbują wejść w pole karne, poszukają jakiegoś kontaktu czy coś w tym stylu. Trochę mi tych zejść może nie brakowało, ale brakowało mi czegoś konkretnego z tego. Często to się właśnie kończyło tymi wrzutkami, tymi dośrodkowaniami, z których wiele nie wychodziło i wydaje mi się, to bym upatrywał jakichś tam problemów głównych tego, jak, dlaczego nie dochodziliśmy do takich jakichś bardzo klarownych sytuacji, dlaczego nie mieliśmy więcej z gry takiej ofensywnej stricte, a zamykaliśmy się gdzieś w okolicach pola karnego, więc tutaj bym widział ten problem. Myślę, że sztab szkoleniowy będzie dobrze wiedział, co się stało w tym meczu z Łęczną, na pewno wyciągnie z tego wnioski, miejmy nadzieję, no bo najbliższy mecz już blisko i jest, będzie na pewno ciężko, a może i ciężej, albo na pewno ciężej. To, czy będzie ciężko, ciężej, czy najciężej, to dopiero zobaczymy, no bo Ruch, okej, punktuje. No tak. I to punktuje no rewelacyjnie, no bo 6 punktów na 6 możliwych zdobył, ale podobno nie zachwyca. No coś takie słuchy dochodzą. Już nie jest cichej z tego sezonu, z tej rundy akurat. No, ale coraz głośniejsze są te głosy. Coraz głośniejsze są te głosy, już nie są takie ciche. No tak, no ale też Ruch chyba w pierwszej rundzie nas w jakimś stopniu trochę też przyzwyczaił do tego właśnie takiego trochę pragmatyzmu, że tam nie ma jakichś fajerwerków. Wiem, że to jest trochę, to jest gole 90 jasne. Plus 8 i 90 plus 4 to już nie jest pragmatyzm. Chodzi o przepychanie meczów po prostu, takich, tak, które raczej były pewnie na 0-0 albo i nawet 0-1, a udaje się no w niepołomicach chyba to nawet na takie 0-2. No tak, tak, tak. I tutaj wiem o co chodzi, wiem do czego pijesz, ale bardziej chodzi mi też o to, że ten Ruch nie zachwycał w pierwszej rundzie i nie wydaje mi się, żeby miał z czego zachwycać i w tej rundzie, dlatego to są jeszcze, kto wie, może to Ruch jedzie na oparach, może to już są te właśnie ostatki Ruchu, który zacznie zaraz przegrywać seryjnie i... Znaczy to strach się bać, jeśli Ruch się dopiero rozkręci, skoro robi 6-6 grając na oparach, no właśnie się dopiero rozkręcić. No tak, tylko że mówię, teraz się odnosimy do wyniku, tak, ale tak. Patrząc jednak na tę grę, no to nie wygląda zachwycająco, więc tak czysto teoretycznie przed tym meczem, no wydaje mi się, że przed pierwszym meczem Stal mogła mieć jakieś większe obawy przed drugim chorzą niż teraz, paradoksalnie chyba tak. Ale tak mi się wydaje, bo Ruch też nie zaskakuje od pierwszej kolejki tej rundy. Gruch gra nudną piłkę, tak bym powiedział. To nie jest nic ciekawego. To jest generalnie, myślę, że kibice Ruchu nie są zachwyceni samej gry. Wyniki jasne są super i oni pewnie by chcieli wszystko przepchnąć w taki sposób do końca rundy, żeby tylko wejść do ekstraklasy. No ale wydaje mi się, że gdzieś tam się w końcu ten limit szczęścia kończy. Podobno równa się zero. Równa się zero, więc no kto wie, czy to się nie zacznie równać już w meczu ze Stalą, ale powiedzmy, że nie patrzymy na limit szczęścia, tutaj trzeba będzie patrzeć na samo boisko, a patrząc na boisko, no to twierdzę, że no Stal, tak jak w większości spotkań w tym sezonie, ma argumenty ofensywne do tego, żeby nawet zdominować Ruch Chorzów. No kurczę, w pierwszym meczu pamiętamy, jak to wyglądało, tak? I chyba każdy wie, jakim niedosytem się niestety nie da się zapomnieć pewnych meczów. No właśnie. I jak one wyglądały i to nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że to naprawdę był jedno z lepszych spotkań momentami Stali Rzeszów. Moim zdaniem to nie jest ryzykowna teza. No właśnie. No i dlatego tak bolesne jest to pierwsze spotkanie, no ale miejmy nadzieję, że się uda to w niedzielę gdzieś tam zamazać i dlatego uważam, że mamy więcej nawet argumentów niż wtedy. Tak mi się wydaje. Dlatego większą jakąś nadzieję pokładam w tym najbliższym spotkaniu niż nawet wtedy. No ale jak widzimy, pierwsza liga jest przewrotna zupełnie. Tutaj się dzieje wszystko, więc przewidzieć cokolwiek jeszcze w tej rundzie, myślę, to będzie naprawdę trzeba z kulą chodzić taką i wróżyć. Może się coś uda. Tak. Wypada się Ruchowi zrewanżować za te dwie porażki z ubiegłego roku. Dokładnie. Tak, bo to dokładnie. Też pamiętamy tą jedną, a tą poprzednią, no ona nie miała ostatecznie żadnych konsekwencji, prawda? No ale też była w takim bolesnym momencie, można powiedzieć, no, ta tak. porażka. Tak. W Chorzowie będziemy musieli sobie radzić bez Bartka Wolskiego. W Gliwicach. Ojej, przepraszam, w Gliwicach. No tak, w Gliwicach. Ale szkoda. Też smutne, nie? Szkoda, smutne. Szkoda, tak, szkoda. W Gliwicach przeciwko Ruchowi Chorzów będziemy musieli sobie radzić bez Bartka Wolskiego, który otrzymał czwartą żółtą kartkę. A mogę tylko coś nawiązać? Bo tak chcę szczerze powiedzieć, ja nie wiem, co miał Bartek w głowie wtedy, kiedy tę piłkę zagrywał. Myślę, że nie miał w głowie tego, że ma 3 żółte kartki. Nie miał na pewno, miał na pewno bo w głowie totalną, ale to... Nawet jeśli była niekontrolowana, no to... Nie, miał w głowie totalną irytację. Jasne, totalną na pewno. Irytację, bo w drugiej połowie arbiter tego meczu, no, irytował.
Ja wiem, ja to rozumiem, ale po irytował, prostu... a dla mnie najzabawniejsza w tym meczu sytuacja to była końcówka meczu. Akcja Górnika Łęczna na wysokości naszego pola karnego. Piotrek Głowacki zderza się z gościem z Górnika, upada na boisko i sędzia gwizdże faul dla Stali Rzeszów. No, tak. Szczerze, nie rozumiałem tego totalnie, to było takie trochę podsumowanie, że te decyzje arbitra głównego tego meczu nie były jakieś kontrowersyjne. Sędzia nie czuł boiska w ogóle. Trochę takich... Korzyści właśnie, nie za bardzo potrafił puścić to też. Takich głupich, bo to nie było żadne wypaczanie, to nie były kontrowersyjne jakieś sytuacje i tak dalej, i tak dalej. Długo nawet fajnie gospodarował tym meczem, ale w pewnym momencie coś mu odcięło i takie ten... i to, że nie pozwalał nam szybko wznawiać gry. Ja wiem. I to chyba Bartka ten on kompletnie nie kalkulował, czy ma trzy żółte, no to wiem, była irytacja. Ale, on ale chciał w tym meczu szarpać. Wyszło fatalnie. No, wyszło fatalnie. Wyszło fatalnie, bo naprawdę tracimy bardzo ważnego gracza przed meczem bardzo ważnym i no to jest najsłabsze z tego wszystkiego. Można się spodziewać, że Krzysiek Danielewicz wyjdzie w pierwszej minuty. To myślę, najpewniej, tak aczkolwiek trener Myśliwiec może czymś chcieć zaskoczyć ruch. Możliwe. Ale no przyjmijmy, że Krzysiek Danielewicz, no to też Krzysiek po to zasuwał całą zimę, żeby dostać szansę w podstawowym składzie. Krzysiek wygląda całkiem, jak wchodzi teraz z ławki. Tak. No umówmy się, to jest bardzo dobry piłkarz. No jasne, też miał problemy po prostu z kontuzją w tamtym, że trochę go to zahamowało. Przecież Krzysiek sezon zaczął w ogóle w podstawowym składzie. Tak, szybko po prostu, no zaczął w podstawowym, bo począł pierwszy mecz, nie grał z tego co pamiętam, czy jak to było? Nie. Poczo na ławce po prostu usiadł w Niepołomicach i Krzysiek grał w tym meczu, no bo pamiętamy, 20 któraś minuta i zdobył bramkę. Mhm. A Poczo, dlatego pamiętam na 100%, że był na ławce, bo wtedy dostał żółtą kartkę, będąc na ławce. Okej. Okay. Nie, bo wydawało mi się, że on gdzieś na początku jakoś miał jakąś pauzę po prostu, ale wiem, że nie grał na początku Poczo, po prostu w pierwszym składzie. Także Krzysiek wyszedł, no to teraz najpewniej dostanie szansę od pierwszej, możliwe, że do 90 minuty. No i daj Bóg, żeby ją wykorzystał. No, byłoby, na pewno będzie miał okazję, żeby to zrobić. Oby w ogóle nasi zawodnicy wykorzystali szansę powalczenia z ruchem, bo wydaje mi się właśnie, że takie zwycięstwo, no byłoby... No każde zwycięstwo jest oczywiście, waży tyle samo w tej lidze i w tej rundzie, ale zwycięstwo z takim rywalem po tylu takich meczach bardzo takich bliskich, bliskich wynikowo i które się kończyły tak dziwnie, no chyba... No nie zdziwiłbym się, jakby w naszych zawodnikach troszkę gdzieś tam to nie siedziało w niektórych te spotkania, bo przede wszystkim to ostatnie. Więc jest co udowodnić, jest co pokazać i też właśnie Krzysiek również na pewno będzie chciał coś pokazać. To są dla niego też szanse, to są dla niego minuty od pierwszej, no i gra od pierwszej minuty to jest dla niego możliwość, żeby no gdzieś powalczyć o ten skład. Wiemy, jak trener Myśliwiec podchodzi do tego, jak zawodnicy się na treningach prezentują i tak dalej. Wiemy, że Krzysiek zasuwał przez zimę i to mocno, bardzo mocno. Dlatego no niech z tego czerpie, niech z tego zbiera te owoce i oby to się stało już w niedzielę i oby dał jeszcze nam trochę więcej radości, no bo na pewno takiego Krzyśka chcielibyśmy oglądać. Brakuje mi takiego Krzyśka z początku w jego Stali, gdzie on nie bał się uderzać z dystansu, gdzieś tam te bramki wpadały. Naprawdę to był bardzo efektownie grający ofensywnie zawodnik i on na pewno dalej taki jest, tylko po prostu mniej dostaje tych szans, bo tak wygląda rywalizacja w Stali. Dlatego liczę, że w niedzielę zobaczymy tego Krzyśka właśnie z tego początku jego przygody ze Stalą Rzeszów. Jasne. To zamykamy temat Stali Rzeszów i meczu z Górnikiem Łęczna i tego nadchodzącego z Ruchem Chorzów. Ten mecz to sobie bardziej omówimy w studio przedmeczowym. Co na innych obiektach? No hitem kolejki, znaczy tydzień temu mówiliśmy, że tym drugim hitem, tak? No ale hitem kolejki był mecz Arka Gdynia Wisła Kraków. No chyba się faktycznie ten hit zmaterializował, że tak powiem. Bo naprawdę i przebieg spotkania i poziom wysoki. Dwie dobre drużyny pod względem piłkarskim. Tak, to na pewno się spotkały. No i ta Arka Gdynia trochę potwierdza, że jest dziwną drużyną, tak? Bo do przerwy ma wszystko w swoich rękach, nogach, prowadzi, jest pełna dużo kontrola. Lepsza. I nagle dostaje dzwonka, a jak dostała jednego dzwonka, to zaraz drugiego i trzeciego. No i w zasadzie już nie było co zbierać. Tak, i się gubią. I to tak, to nie jest pierwszy raz w tym sezonie, kiedy to się z Arką dzieje. Trudne to jest do wytłumaczenia, powiem szczerze, bo naprawdę tam teoretycznie wszystko się powinno zgadzać. No jakości od groma. Dokładnie, no to myślę, że to ja już nieraz tutaj powiedziałem, czy w studiu, czy na podcaście,
że dla mnie pod kątem jakościowym ten zespół jest według mnie najmocniejszy w tej lidze i nie zmieniam zdania, bo tam są zawodnicy, których może nie, że większość, ale sporo część bym widział pewnie w ekstraklasowych klubach i to zawodników, którzy pewnie by dawali tam radę. Może nie byliby jacyś wybijający się, ale na pewno graliby w pierwszych składach. No a tutaj przychodzi mecz z Wisłą Kraków, która jest zdominowana w pierwszej połowie, zupełnie. Wyjście na drugą połowę, jakby w ogóle inny mecz, inny rywal. Dziwne, to jest po prostu bardzo dziwne, jakby taki mental totalnie uciekał. Ja rozumiem, że w drugiej połowie ta drużyna, która przegrywa, no wiadomo, że ruszy. To ona musi coś zmienić. Ona musi coś zmienić, tylko że no to... Podobnie to było w poniedziałkowym meczu w Niepołomicach. Dokładnie, dokładnie, bardzo podobny schemat, tylko tutaj Wrocławia nie poszła, że tak powiem, za ciosem, a Wisła no zdecydowanie poszła za ciosem i dobiła Arkę, tylko że tutaj też jest ta różnica według mnie, bo Sandecja po stracie bramki była o niebo lepiej zorganizowana niż Arka. Przy tym wyniku 1-1, więc no tutaj jest ta różnica. Arka po prostu się gubi po bramce. Arka traci bramkę i zaczyna panikować. Tam jest chaos po prostu i chyba tu jest klucz do rozwiązania jakichś tam problemów z Arką Gdynia. Dalej twierdzę, że to jest drużyna, która jest jednym z głównych kandydatów, jeśli nie głównym kandydatem, pomimo tego, że przegrała do awansu z tym roku. Tylko no tam już się... Z bezpośrednich to już troszkę coraz trudniej. No coraz trudniej, ale to też, no mówię, też twierdzę, że Ruch zacznie punkty tracić. LKS, no LKS jednak typuje jako drużynę, która pewnie... Zrobiła przewagę. Nie? Nie robi może wielkiego wrażenia, ale bardzo solidnie punktuje. No to tak w stylu, może nie Kazimierza Moskala w 100%, ale widać, że tam po prostu ta ręka Kazimierza Moskala... I zażarło. I zażarło, dokładnie. Okej. Okay. To kończymy na dzisiaj. Dzięki Mateusz za rozmowę. Dziękujemy Wam za to, że zostaliście z nami do końca i do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki, cześć.